1, 2, 3. 1, raz, 2, 3. Jest, działa nam. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling for sinner, come home. Oh, what a wonderful life he has promised, promised for you and for me. Though we are sinners, he has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, he who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling for sinner, come home. Tenderly, Jesus is calling, calling for sinner, come home. Tak sądzę, że on wyłapie to swoją ściutka, wiesz? I to jest nam chyba trochę lepiej będzie, bo spokojnie sobie w ten sposób. Tell me, Lord, what did I ever do to deserve even all I do? To na razie tylko próba. Tylko Pan Bóg nie potrzebuje próby. Thank you.
Lucifer, that's all I knew. He looks from heaven at me down below. He cares about me, he loves me so. He shows the right ways to go. The Lord is my Father, but am I his child? If all my ways are evil and wild, and if his will I bluntly defy, what kind of child am I? The Lord is my shepherd, but am I his sheep? Do I come running when he calls me? Do I keep his company? The Lord is my shepherd, but am I his sheep? Oh, he stands on guard. He's guiding light in times dark and bright. But if his guidance I bluntly defy, and in the darkness I hide, which of the Lord's mercy I deserve? There's many idols I worship and serve, many false prophets I worship and serve, and my Lord's claim I deny. The Lord is my shepherd, but am I his sheep? Do I come running when he calls me? Do I enjoy his company? The Lord is my shepherd, but am I his sheep? Do I the Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd, but am I his sheep? Oh my, oh my. Zanim zaczniemy mszę świętą, chwila wyjaśnienia. To była pieśń, której treść można najkrócej przedstawić: Pan mym pasterzem, tak jak w psalmie Dawidowym. Pan mym pasterzem, ale czy ja, aby na pewno jestem jego owieczką? Bo jest tylu innych idoli i złotych cielców, które wolę czcić niż Pana. Czy na pewno cieszy mnie jego obecność? Powinniśmy sobie takie pytanie na co dzień zadawać. Wczoraj był koncert poświęcony pamięci wyjątkowo religijnego, prawego człowieka, jakim był piosenkarz George Hamilton IV, który nas wszystkich zachęcił, żebyśmy śpiewali nie tylko na chwałę własną, ale żebyśmy śpiewali na chwałę tego człowieka na krzyżu, bo to nie my tu jesteśmy idolami. Ten człowiek na krzyżu, Syn Boga, tu jest prawdziwym gwiazdorem. I nigdy nie traćmy z pola widzenia tej perspektywy. Dziękujemy za przybycie i za chwilę zaczniemy już posługę naszemu Panu.
so aimless, life will descend. I would live, my dear Savior, sin. Then Jesus came like stranger in the night. Praise the Lord, my soul the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Life filled with sin, I would live my deep Savior's in. Just like a blind man who God gives back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I hold it forward, I wander alone. No must be all the lonely. Just like a blind man, God give back his sight. Praise the Lord, I saw the light. Praise the Lord, hallelujah. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W nastroju wakacyjnym, a więc w nastroju bardzo radosnym, bardzo serdecznie witam naszych miłych gości, którzy nam dzisiaj pomogą lepiej przeżyć to nasze spotkanie z naszym najlepszym przyjacielem. Dlatego bardzo serdecznie witam naszych gości, muzyków. Dzisiaj niech razem z nami chwalą Pana Boga. Witam was, kochane dzieci, wszystkich parafian, no i nade wszystko naszych miłych, sympatycznych gości. To nasze dziękczynienie za kolejny wakacyjny tydzień. Przed nami kolejny tydzień wakacyjny. Prośmy pięknie Pana Boga o przychylność nieba. Owoce mszy świętej do Boga zanosić będziemy. W 30. rocznicę ślubu Bernardety i Krzysztofa z podziękowaniem za przeżyte lata, otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz o miłosierdzie Boże dla świętej pamięci Leonarda i Andrzeja. 45. rocznicę ślubu Telesa i Jan dziękują otrzymane łaski za lata, miłość, proszą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla siebie i całej rodziny. W 20. rocznicę ślubu Joanna i Tomasz dziękują Panu Bogu za przeżyte lata, proszą o zdrowie, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. Z okazji 60. urodziny Teresy i 37. urodziny Anny oraz 10. urodziny Mikołaja. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę anioła stróża dla jubilatu. Z okazji ukończenia pierwszego roku życia Natalii na ręce kochanych rodziców, którzy dziękują za dar jej życia, za otrzymane łaski, proszą o zdrowie oraz aby anioł stróż strzegł ją od wszelkich burz. I z okazji 6. urodzin Liliany z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. Z okazji urodzin taty Krzysztofa, długich lat życia, przepełnionych opieką Bożą, żebyś nie był ciągle zapracowany. Proszę, jakie piękne wołanie dzieci do taty, myślę, że do wszystkich, tatusiu. Żeby wolne chwile spędzał z nami. Miło życzy ci zdrówka, spełnienia marzeń, synowie i żona. W 18. urodziny Jacka, dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, anioła stróża na każdy dzień w dorosłym życiu. Proszą rodzice, rodzeństwo, dziadkowie oraz kuzynostwo. W dniu imienin dużo zdrowia kochanej mamie życzy Łukasz z Przemkiem oraz babcia z dziadkiem. Marysi w 7. urodziny, opieki anioła stróża oraz Bożego błogosławieństwa życzą rodzice z bratem i babcią. W 7. urodziny Wiktorii oraz 3. urodziny Oli rodzice dziękują za dar ich życia i proszą o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i anioła stróża. W 13. urodziny Julii niech Bóg
Uśmiech Ci ksyła, dobrą drogą prowadzi oraz anioła do Twego życia posyła życzą chrzestna z rodziną oraz babcia. W 8. rocznicę ślubu Ewa i Maciej dziękują Bogu za wspólne spędzone lata. Proszą o Boże błogosławieństwo na dalszą drogę życia. I z okazji pierwszych urodzin Weroniki, 3. urodziny Marysi, błogosławieństwa Bożego zdrowia, opieki anioła stróża na każdy dzień życzą siostry z rodzicami i dziadkami. I Hani w 4. urodziny, dużo zdrowia, samych radosnych chwil, błogosławieństwa Bożego, opieki anioła stróża na każdy dzień życzy Maja z rodzicami. Kochani, zobaczcie, jakie piękne intencje naszym miłym gościom, bo zobaczcie, po tylu wspaniałych intencjach, to trzeba powiedzieć jasno, że tu u świętego Józefa my się wszyscy bardzo kochamy. A więc niech ta modlitwa towarzyszy nam teraz w ciszy naszych serduszek, i tych małych, i tych, którzy już dłużej biją. Wzbudźmy nasze dobre intencje. Pamiętamy, że prosimy Pana Boga tylko o dobre rzeczy. A więc cichutko w serduszkach przedstawiam. Aby Pan Bóg naszą modlitwę przyjął, stańmy przed Bogiem z czystym sercem i przeprośmy za grzech. I z mocą radośnie. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzonym człowieku, przepraszam dziś wszystkich wad. Żałuję za wszystko. Przepraszam Cię, Boże, w skrzywdzonym człowieku, przepraszam Ci za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, w skrzywdzonym człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. I kochani, pochylmy głowę przed majestatem Boga Trójjedynego i głośno mówmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Kto ma uszy, niechaj słucha. Czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w okryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo. I już zaczynali śpiewać hymny przodków. Oto słowo Boże. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
by ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. I radośnie z mocą, kochani. Alleluja, alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą zapalone wasze pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie, czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im usiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Kochani moi, króciutko, bo mamy dzisiaj gości, prawda, ale słowo Boże musi być chociaż krótkie, bo to przecież niedziela i muszę się spotkać z Panem Jezusem w Jego Słowie. Kochani, pamiętacie, przed tygodniem Pan Jezus przestrzegał tych, którzy mają za dużo, prawda? I mówi tak, żeby to nam nie przysłoniło Pana Boga, bo powiedział, pamiętacie tego gościa, któremu pole obrodziło, tego zboża nagromadził, pobudował spichlerze i powiedział tak: a teraz mogę się bawić, cieszyć, hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? A Pan Jezus to powiedział. Wiecie, co mu powiedział? Głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz i co zrobisz ze swoim imieniem? No właśnie, kochani. I dzisiaj, kolejna niedziela wakacyjna, Pan Jezus zachęca nas do czuwania. Kochani, kiedy złodziej najczęściej przychodzi, aby drugiego człowieka okraść? Kiedy przychodzi? Kiedy przychodzi? W nocy, prawda? Bo w nocy człowiek śpi. Ale jakby człowiek wiedział, że złodziej przyjdzie, to co by zrobił? Czuwałby, prawda? Czyli jeśli człowiek czuwa, to i złodziej nie przyjdzie, prawda? A więc Pan Jezus zachęca nas do czujności, żeby was sen był bezpieczny. Kto czuwa nad wami? Pan Bóg. Pan Bóg? A Pan Bóg kim się posługuje na ziemi? Proszę? Ludźmi. A tak konkretnie, kto czuwa nad... Jak tobie na imię? Zosia. Zosia, powiedz, kto czuwa nad twoim snem? Tata. Tata, proszę. I mama też, nie? Oczywiście. Czyli czujemy się bezpieczni, bo nasi rodzice czuwają nad naszym snem, prawda? Czyli jeśli człowiek czuwa, wtedy dom jego jest bezpieczny. I Pan Jezus dzisiaj zachęca nas też do czujności,
żebyśmy zawsze byli przygotowani na przyjście Pana Jezusa. Czyli, żebyśmy nasze dusze, nasze serduszka były w stanie łaski uświęcającej. Żeby czasem Pan Jezus nie przyszedł i nie będziemy przygotowani. I dlatego, kochani, płynie przesłanie piękne na dzisiejszą wakacyjną niedzielę, że mamy czuwać nad snem naszych dzieci, nad bezpieczeństwem naszych domów i czuwać, oczekiwać przyjścia Pana Jezusa, bo Pan Jezus jest tym, który zawsze mówi prawdę i dotrzymuje słowa. On prędzej czy później przyjdzie, jak dzisiaj zapewnia nas w Ewangelii. Czuwajcie i oczekujcie mojego przyjścia. I to, że tu dzisiaj jesteśmy, kochani, to też jest piękną postawą czuwania, że jestem przygotowany na przyjście Pana razem z naszymi gośćmi, prawda? To tyle, kochani, a teraz wyznamy naszą wiarę. Wierzę w Ciebie, Boże żywy. Módlmy się za naszych miłych gości, aby w naszej świątyni czuli się przynajmniej jak w domu, prawda? A może i lepiej, prawda? Ciebie prosimy. Proszę. Za dzieci w domu, dzieci. Aby były tak uśmiechnięte, pogodne, jak my tutaj. Ciebie prosimy. Za naszych kochanych muzyków, prawda? Tutaj już Pan wyjaśniał, że to nie żadne pogaństwo, prawda? Mówił coś takiego, prawda? Muzyka ma chwalić Pana Boga, by właśnie poprzez piękno muzyki przybliżali innym tego, który to wszystko stworzył. Ciebie prosimy. Za nasze kochane rodzeństwo, prawda? Ciebie prosimy. Proszę. Za kuzynostwo. Za kuzynostwo. Za wszystkich, którzy są tutaj w tej świątyni, obejmiemy naszych chorych i cierpiących. Ciebie prosimy. Za mamę i tatę. Za naszych kochanych rodziców, aby zawsze czuwali nad naszym domem, snem, abyśmy mogli bezpiecznie przeżywać swoje dzieciństwo. Ciebie prosimy. Za dziadków. No i za kochanych dziadków, bo jak się długo ma dziadków, to się jest długo dzieckiem, prawda? Niech Pan Bóg zachowa ich w zdrowiu i bezpieczeństwie. Ciebie prosimy. Za naszych solenizantów, których ksiądz proboszcz jeszcze w kanonie wymienia, tych, którzy mają swoje urodziny, imieniny, jubileusze, aby Anioł stróż przy każdym z nich i w chwilach doświadczeń, i w chwilach radosnych trzymał swoją straż. A nie... To mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, pewnie w nocy, bądź mi zawsze u pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. My tu mamy dużo gości, to powiedzcie im, do żywota wiecznego kiedy? Za ile lat? 99. Za 99. I tego życzymy przez Cześć Boże. Also are you weary and troubled? No lights in the darkness you see. There's a light for the look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the thing of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more have dominion, for more than conquerors we are.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim, and the light of His glory and grace, and the things of earth will grow strangely dim, in the light of His glory and grace. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których nam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Najlepszy nasz Ojcze, bardzo się cieszymy z tego, że możemy Tobie dziękować. Razem z Panem Jezusem śpiewać ku Twojej chwale. Wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas stworzyłeś ten wielki, piękny świat i dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas prowadził do Ciebie. Boże nasz Ojcze, Ty tak nas kochasz, że jednoczysz nas z Jezusem, abyśmy jako Twoje dzieci byli jedną kochającą się rodziną. Dziękujemy Ci za tę wielką miłość i razem z aniołami i świętymi, którzy Ciebie uwielbiają, jednym sercem wołają. Zastępu. Osanna na wysokości, osanna, osanna na wysokości. Błogosławiony wyjdzie w imię Pańskie, osanna, osanna na wysokości. Na wysokości. Najlepszy nasz Ojcze, Ty posłałeś nam Jezusa, przyjaciela, dzieci i ubogich. Jezus przyobiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć z Tobą. Za to wszystko niech będzie Jezus błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł.
Najlepszy nasz Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Zbawiciela świata. Ofiarujemy Go Tobie, a z Nim i nas samych. Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel ducha miłości wszystkim, którzy modlą się teraz na tym miejscu, aby coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, z papieżem Franciszkiem, biskupem Stanisławem i z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których bardzo kochamy. O Bernadecie i Krzysztofie w 30. rocznicę ślubu, o Teresie i Janie w 45. rocznicę ślubu, o Joannie i Tomaszu w 20. rocznicę ślubu, w 60. urodziny Teresy i 37. urodziny Anny i w 10. urodziny Mikołaja, z okazji pierwszego roczku Natalii, w 6. urodziny Liliany, Hani z okazji 4. urodzin, w 1. urodziny Weroniki i 3. urodziny Marysi, 8. rocznicę ślubu Ewy i Macieja, w 13. urodziny Julii, w 7. urodziny Wiktorii oraz w 3. urodziny Oli, Marysi z okazji 7. urodzin, w dniu imienin kochanej mamie i w 18. urodziny Jacka i z okazji urodzin taty Krzysztofa. Miej ich, Panie, w swojej opiece, błogosław im długim życiem. Pamiętajmy także o tych, których kochamy jeszcze za mało. I tych, którzy odeszli z tego świata, przyjmij ich z miłością do Twojego domu i nas wszystkich doprowadź do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą, i z wszystkimi, którzy kochają Jezusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń pełną chwały. Kochani, bardzo ważny moment mszy świętej. Pan Jezus jest obecny w chlebie i winie. I teraz za każdego z nas, bez wyjątku, ofiaruje się Bogu Ojcu w niebie, a głośne amen niech będzie potwierdzeniem tej tajemnicy. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Kochani, wszyscy bez wyjątku, i tu w Kościele, i na zewnątrz, jesteśmy dziećmi Pana Boga i mamy ten piękny przywilej mówić do Boga: Tato, Ojcze. Dlatego wyciągnijmy nasze rączki i całym sobą, sercem, umysłem zwracamy się do najlepszego Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Kochani, pokażmy naszym gościom, że my się tu naprawdę kochamy i szanujemy u świętego Józefa. To może ładnie pokażmy. I chwyćmy się wszyscy za rączki i zaśpiewajmy znak życzliwości, dobroci, znak pokoju. Także nikt nie stoi sam, każdy kogoś trzyma. To świadczy, że kochamy, że jak nas ktoś skrzywdził, to przepraszamy, zadośćczynimy. A więc przekażmy sobie ten piękny znak dobroci, życzliwości. Tyle żalu w nas, gniew uśpiony trwa. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.
każmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Teraz uklękniemy. Oto Baranek Boży, który gładzi nasze grzechy, szczęśliwi, którzy Go przyjmują. Panie, nie jestem godzien, aktem miłości przygotujmy nasze serduszko na najwspanialszego gościa, jakim jest Pan Jezus. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Come home, he who are weary.
Kochani, powstańmy, uwielbimy Jezusa w naszych sercach pięknym śpiewem. Włączmy się wszyscy we wspólny śpiew. Chrześcijanin tańczy tak. Nogi, nogi tańczą jego nogi. Tańczy, 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 cały, cały chrześcijanin tańczy, cały, cały chrześcijanin tańczy.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie tego sakramentu zapewni nam zbawienie, utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. I kochani, króciutko jeszcze wiadomości nasze parafialne. W sobotę, kochani, 13 dzień sierpnia, nabożeństwo fatymskie, różaniec o 17:30, potem msza święta i procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej, na którą serdecznie zapraszamy. W przyszłą niedzielę, druga niedziela miesiąca, taca przeznaczona jest na nowe organy w naszej świątyni. Serdeczne podziękowanie wszystkim naszym życzliwym, dobrym parafianom za przyjęcie do swych domów na nocleg pielgrzymkę salezjańską, która wędruje na Jasną Górę. Uwaga, te dzieci, które jadą na półkolonie do Boszkowa, gromadzimy się we wtorek o 9:10 na stacji PKP w Wolsztynie. Listy dostępne są na stronie internetowej. Zachęcamy też do kupna prasy katolickiej. To tyle, kochani, z ogłoszeń. Dziękuję, kochani, wszystkim za obecność. Jeszcze myślę trochę na chwałę Pana Boga po błogosławieństwie uczynimy, a więc jeszcze chwilę trwajmy. A naszym kochanym solenizantom, tym, żeby tradycji stało się zadość, zaśpiewajmy im jako dobre słowo. Życzymy, 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 życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i przez ręce Maryi. Niech miłość i pokój w sercach waszych gości niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie ludzkiej życzliwości. I tej życzliwości naszym solenizantom, jubilatom życzymy, naszym miłym gościom również, a dzisiejszą piękną niedzielę na kolejny wakacyjny tydzień niech nam Pan błogosławi. Pan z Wami. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w radości z Chrystusem. I tradycyjnie jedna zwrotka pieśni. Żegnamy się z Panem Jezusem, ale nie wychodzimy, kto jeszcze chce pomuzykować, posłuchać, zapraszamy. I tak wiecie, z mocą pokażmy gościom. Orły szybują nad granią, tylko orłom nie straszna jest przepaść. Wolne ptaki wysoko latają, już za chwilę wylecimy z gniazda. Orły szybują nad granią, tylko orłom nie straszna jest przepaść. Wolne ptaki wysoko latają, już za chwilę. Chłopaki, tak pingwiny latają, a nie orły, prawda? Dobrze, kochani, uklękniemy, pożegnajmy się z naszym najlepszym przyjacielem. Jezu, dzieci, przyjaciel, niech Cię wielbi świat szeroki. Teraz mamy iść do domu, pobłogosław nasze kroki. Niech nam błogosławi i sprzyja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Śpiewajmy Panu. Śpiewajmy Panu.
Moi drodzy, my mamy specjalne podziękowania Panu Bogu. Pozwólcie, wypowiem się w imieniu całej naszej społeczności skupionej wokół muzyki country. Pan Bóg pozwolił powrócić do naszego grona naszemu przyjacielowi, ciężko, bardzo ciężko choremu Piotrowi Niwińskiemu. Dziękujemy Panie za to. Word of fellowship, word of joy divine, leading home the everlasting arms. Word of blessedness, word of peace of mind, leading home the everlasting arms. Leading, leading, safe and secure from all alarms. Leading, leading, leading home the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leading on the everlasting arms. Oh, how bright the path grew from days to day, leading on the everlasting arms. Leading, leading, safe and secure from all alarms. Leading, leading, leading on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Te oklaski za wszystko dobre, co nas spotyka, należą się człowiekowi na krzyżu. Tell me, Lord, what did I ever do to be told please to you for this weakness I've known? Oh, Lord, what have I ever done to deserve even one of the blessings I've known? Lord, help me, Jesus, to know that I'm wasted. You, Jesus, you know what I am. Now that I know that you've given me, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Help me, Lord, to be different with you, to be loving close to you, and if God is to play. Help me, Lord, to understand what you do, understand all your ways, and follow your ways. Lord, help me, Jesus, you know that I'm old.
my soul's in your hand. Jesus, my soul's in your hand. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy tym z was, tym kilku tysiącom z was, tu nie ma kilku tysięcy, ale jest was nadal bardzo dużo i bardzo dobrze, że świątynie zapełniają się. Cieszymy się, że jeśli ta muzyka, którą promujemy już 7 rok tutaj w tym mieście, gromadzi w tym obiekcie, a nie na sali koncertowej czy w parku miejskim taki tłum, to być może właśnie ta muzyka przyczynia się do tego, żeby jak najwięcej ludzi szło tą właściwą drogą. Raz jeszcze dziękujemy za obecność w parku, za piękną atmosferę pełną przyjaźni. Dziękujemy za to, że przyprowadzacie tak jak tu do świątyni dzieci, które w ten sposób dostają dobry przykład. Widzą, że dzieje się coś kulturalnego i ludzkiego. Chwalmy Pana i postępujmy zgodnie z Jego przykazaniami, a nie z przykazaniami złotych cielców lansowanych przez media. Z Bogiem. Our world is a wayless life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Just like a plan, God brought me back his side. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I so aimless, life filled with sin. I would let my dear Savior sin. And then we'll grow like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. One more round. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Chwalmy Pana, ujrzałem światło. I w tym duchu zapraszamy na dzisiejszy wieczór muzyki country.